Cześć, cześć, moi drodzy, z tej strony Kazoks, witam was ponownie, jak widzicie, w Residencie Evil 7 Biohazard. Mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Jak więc widzicie, ogólnie jest troszkę inaczej na kanale. Otóż, czekajcie, muszę coś przesunąć. Spróbowałem teraz, nie wiem jak to wyjdzie, bo widzicie zielone tło, widzicie? Po przy palcach. Próbuję nagrywać z kamerki PlayStation Eye i usunąć od razu zielone tło i dopiero później przesunąć trochę dźwięki i zmontować. Zobaczymy jak to wyjdzie, bo spróbuję robić tak. Oraz próbuję się zrobić tak, że użyję po prostu zielone tło i usunę to później w programie, dzięki temu ta czystość powinna być większa. Dobrze, ale najpierw sprawdzimy w ten sposób. Dobra, wracamy do rezydenta po długim czasie. I wiem, że pamiętam, wróciłem do odcinka i tam schodziłem na dół. To pamiętam. I tam nie mogłem przedostać się, więc po prostu wchodząc w mapę sprawdziłem, że tutaj mam... klucz skorpiona, a przecież mam klucz skorpiona, który teraz będzie chyba potrzebny. Okej, tak się wali. Okej, tutaj widzicie? Troszkę się boję, ale... O, tu mam skorpiona klucz. O, a ja szedłem tam na dół nie wiadomo po co. Ups, o, wróciłem. Niech ilby się drzwi same zamykają. A, mam nową głowę psa, poczekajcie. Janes. Oh shit. Czekajcie, gdzie mam w ogóle iść? Hej, czy ktoś wie? Nie wiem, gdzie mamy iść, ludzie. Co on jest tutaj? Jest to ja czy ktoś? Okej, za każdym razem wchodzi tam nowa. Okej, tu już przeszedłem wcześniej. Jezu, naprawdę nie wiem gdzie iść. W takim czasie, naprawdę, czekajcie. Bo sobie taki skołowany, gdzie mam iść w ogóle. W czasie mapy, otwórzmy. Tu mam zamknięte, bo te głowy potrzebuję, ale muszę się wrócić. Czekajcie, tutaj pójdę, tu i tu i tu. Tam są jakby jakieś drzwi. Najgorzej, jakby tak idę, tak słyszę ten kłód swój, jakby. Okej, okay, tutaj te drzwi, ale do nich nie wejdę teraz. To nie da. Też mi nic nie da. Że tak pozwólcie, chyba się troszkę wspomogę, bo ja sam nawet nie wiem. W takim czasie nawet nie pamiętam co dokładnie zrobiłem, tylko wiem, że szedłem teraz na mapę i tyle mogłem z tego rozwiązać, więc sprawdzimy dalej. Resident. Czy ogólnie mam tego na komputerze? Bo tak mam wszystko tak obok takie swoje malutkie centrum dowodzenia, jak widzicie, tak więc jeżeli pójdę tutaj... Chyba muszę się jakoś na piętro. No nie ciekawie. Już otworzyłem ten klucz skorpionem na razie i tyle. Poczekajcie, bla bla bla.
Naprawdę nie wiem, gdzie mam iść, powiem wam szczerze. Super. Zostaje wiadomość. No i mam tutaj. Okej. Aha, super. Naprawdę nie wiem, co, gdzie dalej iść. Patrzę, czy tam, czy tam. Tylko tyle. To będzie długi, powiem wam, długi odcinek. Co to zrobić muszę? Ale nie wiem, co dalej zrobić, powiem wam. Mam ten walkthrough i tyle. O, trochę znalazłem, poczekajcie, main house. Okej, go, wow. Okej. Jakiego brakuje mi klucza w ogóle, bo mam tutaj. Mam piętro? Wyżej mogę iść jakoś? A jest, dobra. Okej. Okay. Do pokoju babci, bo gdzie to coś mam skorpiona kluczu. Dobra, tam musimy iść chyba. A spróbuję przynajmniej pójść. Ja wiem, że nie mam z nim co walczyć, więc są chyba z dwóch stron wejście na schody, więc wykorzystam jedną z nich. Spadaj! Jest, jak ten dźwięk jest przerażający dla mnie. It's over, boy. Dobra, gdzie mam iść? Oh, you know what? Fuck it. Jest tam? To spokój babci. Nie widzi mnie, jest dobrze. You can't hide from me, boy. Zamykajcie drzwi. Nie zamkną się? Tutaj dokumenty jakieś. O, naboje. O, strzelba. Fajnie. Chemikalia, przydadzą się. Nic nie ma. No, nie wiem, co dalej zrobić, powiedzcie mi. Mam tutaj, tutaj, tutaj pokój dziecięcy. Na dół zejdę, to jedyne, co mogę zrobić, to strzelba, ale co mi to da? Hmm.
Myślę, że to drabina. Wow. Spadaj, nie czujesz mnie. Idź tam. Podjedziemy strzelbę, bierzemy normalną strzelbę lepszą. Wiesz. Serio? Muszę do sejwu iść tam schować rzeczy? Mam za mało miejsca. A wiecie co, spróbuję wziąć strzelbę i go rozwalić. Nie wiem, czy już mogę, czy jeszcze nie. Gdzie skrzynia jest? Tu schować mogę. Będzie mam w ogóle. A, jeden zamienił na drugim i dobra. Monety chyba nie potrzebuję. Czy ja mogę zrobić coś takiego jak porzucić? Nie mogę. Co robi? A nie, obóz zrzucony, nie można odzyskać. Proch strzelniczy muszę odłożyć, bo nie ma miejsca. Okej, okay, mam teraz dwa miejsca, powinienem... Ja cię zapauzuję, zasejwuję. Będzie długa przerwa między sejwowaniem, ogólnie patrzcie, bo widzę, widzicie jak to teraz robię. Tak, zastąpić chcę. No co, zapisz? A, po prawo jest tak. Dobrze, zapisuj, zapisuj. Jezu, jak dawno grałem, patrzcie. No jest w porządku, widzę, oglądam nagranie. Zjedziemy po strzelbę. I patrzcie. Dam pustą strzelbę. No co, teraz chyba muszę go rozwalić. Dawaj. Oczywiście teraz na złość go nie ma. Chodź tu. Idzie. Czy nie idzie? Co, jak na to, że teraz go nie ma? Jejku. Nie lubię tej gry teraz. Czy mogę przeskoczyć to jakoś? Patrzcie, jak sprytnie. Nie mam klucza, więc nie otworzę tego. Chyba, że... Broniem też nie.
Strzelba, najlepsza broń. O! Tam jest coś z kluczem. Dziwne, że go nie ma. Co to był za dźwięk? No, wracamy. Chyba nie. Jego naprawdę nie wiem. Wcześniej będę miałem pomysł, co zrobić dalej, ale teraz? Powiem wam, że sam nie pamiętam, gdzie mam iść w ogóle. W ogóle, gdzie jest tamten? Safe. Bezpieczne miejsce, mogę coś zrobić? Nic, okej. Dawaj, dawaj. Ale cuchną, no nie dziwię się. Czekajcie, bo już naprawdę muszę sprawdzić to. No przecież nie wiem, do kosnicy mi się tak było jedyne przejście. Myślę, że muszę tam iść jednak, czyli muszę iść do tego poziomu, co jest piętro niżej, tutaj, za kotłownią. No dobra. Jak to mówię, jak trzeba, to trzeba. Jejku, nie lubię tutaj chodzić naprawdę. A, obrazek. Spróbujemy. Najpierw warsztat. Warsztat jest piętro niżej na pewno. Czyli jak już mamy strzelbę, to mogę wrócić tutaj, zapisać i idziemy na dół. No, dawaj, zapisuj. Zapisywał bez przerwy. Która też minuta jest? 18, no spoko. Mam pierwszą, chociaż tą taką drugą głowę psa włożoną. Super, wiem, że na antenie nikogo nie ma. Jest to mój cień. Tutaj, tu w lewo. Pokonałem raz, to się drugi raz nie pojawią chyba. No warsztat nie mogę dostać się teraz. Chyba. Z drugiej strony. Super, czyli jednak muszę iść przez kotłownię. Serio? Zrobimy najpierw zwykła broń, później shotgun, jeżeli będzie trzeba. Nie ma ich? Serio? Okej,
Okej, chodź tu, chodź tu, chodź tu, wychodź tu. Ty mały stworze. Serio. Dobrze się dopiero ładować. Super, o to mi chodzi. Jeszcze dawaj, dawaj, strzelaj go. O to chodzi. Pięknie. Jeszcze trzeci został. Z bliska będzie, więc uwaga. Przecież rozwaliłem ich. Rozwaliłem ich? Co wziąłem? Amunicję do czego? Kurczę, chętnie bym się wrócił na chętnie do zapisu, ale dobra. A, pokonałem ich. Czekajcie, w ogóle wezmę jakieś leczenie, bo przecież przyda się. O. Serio? Okej. Dobra. Ale gdzie mam teraz iść, wy mi powiedzcie. Tutaj potrzebuję klucza, tam potrzebuję przejścia. Czemu tam jest? A. Co to za znaczek? Muszę coś wyłączyć. Co to za punkty? Coś mi powie? A, położenie przedmiotów, zaraz było napisane przecież. O, patrzcie. To mi się podoba. Co to jest? Zobaczcie, jak fajnie. Zamknięte, no super. Proch strzelniczy, za mało miejsca, super. Generalnie mam problem, że mam za dużo miejsca, teraz mam za mało. Moneta. Czekajcie, teraz na dole jest otwarte. Dobrze, idę. Okej, zobaczmy. Jest zamknięte też, ale... Co to jest za zamek? Węż. Okej, tu na górze, tutaj, tutaj, wszędzie byłem. Tutaj też. Czekajcie, muszę przestawić, bo przecież naprawdę tak zastanawiam się, z 25 minut, ale nawet nie wiem, gdzie iść. Czekaj. Nie mam dissection roomki. Czyli do prosektorium. A gdzie mam ten prosektorium klucz? Tak, mam skorpiona i ten. Okej. Okej, rozumiem.
Okej, okay, rozumiem. Okej. Okay. Panie, pokazuje mi jak dojść, ale nie pokazuje mi jak dojść klucz do prosektorium. A. Okej, okay, powinienem do prosektorium przyjść, nie mam klucza. Czy mam? Czekajcie. Tu mam wszystko to, skrót Skorpiona, ale klucz do prosektorium nie mam. Aż muszę wygooglować sobie. Resident Evil 7. O, nawet ten tylko klucz i pierwsze co mi wyskoczyło klucz do prosektorium. Bo na razie zdobyłem tutaj co? Klucz mam tego Skorpiona, z Shotguna. Chciałem, wiecie, przejść szybko bez tego, ale... Klucz do prosy... O, teraz wyjść bez... bla bla bla. Tam jest na miejscu! A ja szukam! Tam powinien być klucz w tym prosektorium. Potem wezmę tą monetę, jak będę miał miejsce. Jakże tej mazi jak się ładzi, to jakby się siebie słyszało. Czy może nie ma tutaj go? Ej, no gdzie to jest? Chyba się zgubię powoli. Okej. Pierwszy pies pozyska sam klucz do prosektorium. Okej. Mam to. To jest spalarnia, moim celem jest. To jest spalarnia, to się muszę trochę wrócić. Super. Teraz nie mogę odebrać Skype'a, sorry. Spalarnia jest tutaj. Ja byłem tutaj. Tu jest gdzieś klucz. Jestem, no co jest? Do pierwszego pieca. No zamknięte, Travis. Co jest? Okej. Okay. Sześć pieców. To jest ich sześć, no zgadza się. Otwórz pierwszy z prawej, następnie trzeci z lewej. A, dobra. Trzeba się pozamykać. Dobra, pierwszy z prawej, czyli ten.
później. Jezu, przestraszyłem się. Pierwszy sprawdź to jest. Trzeci z lewej. Ale licząc do tego pierwszego z czerwoną ręką? Dobra, próbujmy. Okej. Nic się nie wyłoniło stamtąd. Ale będzie się wyłoni, jak otworzę. Leżysz? A, nie żyjesz, dobra. Super, nie mogę. Dobrze, moi drodzy, tak więc trochę zmarnowałem naboi tutaj, ale idę po prostu teraz do save'u i zaczniemy pewnie w tym momencie kolejny odcinek, tak więc czekajcie na niego, bo może być ciekawie. Mam już klucz do prosektorium. Czy może nie do prosektorium, ale no wiecie gdzie. Ja myślę, że ten na górze czeka na mnie. Ale do bezpiecznego pokoju idę, schowam trochę rzeczy i wrócę. Dobrze, moi drodzy, tak więc jeżeli odcinek wam się... Tutaj właściwie nawet zatrzymam się. Dobrze, moi drodzy, jeżeli odcinek wam się podobał i czekacie na kolejne odcinki z Residenta po powrocie, teraz może się lepiej przygotuję, albo po prostu będzie mi lepiej szło, bo jak już będę dalej za tym momentem, to po prostu będę rozwiązywał zagadki na bieżąco z pamięci. Dobrze, tak więc jeszcze raz dziękuję wam bardzo za uwagę i jeżeli jesteście nowi dla kanału, oczywiście zachęcam was do subskrybowania, bo jak wiecie, staram się uznać, zauważyć wszystkich, którzy subskrybują kanał i ich wymienić i podziękować im za subskrypcję. Tak więc nie czekajcie i po prostu subskrybujcie. A w międzyczasie po prostu zapraszam do innych odcinków i oczywiście widzimy się niebawem. Tak więc do zobaczenia i na razie, cześć! Nie tak patrzę na dół kamerka, a patrzę tutaj w górę w was. Dobrze, na razie, hej!